cześć. Super, że jesteście w kolejnym odcinku. Poprzedni odcinek zakończyłem na tym, że moja kaczka po zestrzeleniu spada i wydawało się, że już jest wszystko w porządku, ale czasami jednak po zestrzeleniu moja kaczka zaczyna wariować. Dlaczego? Dlatego, że ja ciągle, nie wiem, czy mi się uda to pokazać. O! Troszkę skręciła przy końcu. Dlatego, że ja ciągle w tej części losuję prędkość. Więc nawet ustawienie prędkości na zero w momencie spadania nie sprawia, że no za chwilę mi się przez przypadek nie trafi, że wylosuje mi inną prędkość. Bo losowanie cały czas działa. Ta część działa zawsze. Co prawda oczywiście ustawiłem prędkość na zero i w momencie, kiedy prędkość jest na zero, to mamy no jakieś tam frunie Y razy 0, więc wychodzi 0, więc moja kaczka nie zmienia kierunku. Ale jeżeli akurat z prawdopodobieństwem no 2 do 100 wylosuje, aha, będę zmieniał, no to jednak mu zmienię tą prędkość na jakąś wylosowaną. Czyli nie wolno mi zmieniać prędkości, jeżeli prędkość jest równa 0. Jeżeli prędkość jest równa 0, znaczy, że moja kaczka została zatrzymana w locie, została zastrzelona, i ona już tej prędkości nie powinna odzyskać aż znowu do rozpoczęcia nowego etapu. Czyli tu dołożę instrukcję warunkową, jeżeli prędkość jest większa od zera, no to wtedy losuj. Jeżeli prędkość jest równa zero, to nie losuj. No i teraz moja kaczka już powinna, niezależnie od tego, w którym momencie ją zastrzelę, mam nadzieję, że no, nie znajdzie się tu jeszcze jakiś błąd. Już powinna spadać zawsze równiutko w dół. No bo poprzednio niestety zdarzało się jeszcze, że czasami podczas spadania moja kaczka leciała w bok. Także usunąłem błąd z poprzedniego etapu. W międzyczasie wróciłem już też poza filmem do takiego zapisu zmiany współrzędnych podczas odbijania się, gdyż taki zapis wydaje mi się jest jednak czytelniejszy. Wcześniej go zepsułem, poszukując błędu. No i teraz jestem na etapie ulepszania mojej gry. Już podstawowe funkcje działają. Co by można tu ulepszyć? No, pierwsza sprawa to moja kaczka po zestrzeleniu. No niestety, ale już nie wraca do życia. Trzeba grę od nowa rozpocząć. Chciałbym, żeby moja kaczka po każdym zestrzeleniu no, wracała do życia, żeby mógł polować na kolejną, kolejną i kolejną kaczkę. Oczywiście to będzie cały czas z punktu widzenia programowania ta sama kaczka, tylko będzie się pojawiała na nowo. Jak być może pamiętacie, w części, kiedy kliknięto flagę, jest tutaj taka mała część startowa, ona idzie do jakiegoś tam początku, pokazuje się, ustawia kostium na kaczka leci, ustawia rozmiar na 45 stopni i to jest taki początek życia kaczki. Ja teraz w sekcji więcej bloków utworzę sobie nowy blok i nazwę sobie początek albo zacznij od nowa. I teraz powstał tutaj taka część definiuj, zacznij od nowa kaczko i przeniosę to wszystko do sekcji zacznij od nowa kaczko. Tak, no nie chcę się to przykleić, bo jest błąd w Scratchu. Ok, po pomniejszeniu się przykleja, super. I teraz mam nowy bloczek, zacznij od nowa kaczko, który przyklejam do startu mojej gry. Ale mogę go również przykleić do sytuacji, w której kaczka powinna od nowa zacząć. A kiedy powinna od nowa zacząć? Wtedy, kiedy pies jej da znać, czyli wchodzę do mózgu psa, pies otrzymuje komunikat od kaczki, spadłam w trawę i pies robi swój radosny taniec, tak? Czyli zestrzeliłem kaczkę, pies jest, pies znika i w momencie, kiedy pies znika, powinna reinkarnować się nowa kaczka. No więc w momencie, kiedy we psie mam ukryj, to nadam komunikat, prawda? Nadaj, no nie spadam w trawę, bo to jest komunikat, który nadaje kaczka, kiedy spadła w trawę. Nadaję komunikat i teraz pies nadaje ten komunikat, a w mózgu kaczki mogę w zdarzeniu
kiedy otrzymam komunikat ruszaj kaczko, zrobić to samo co przy starcie, czyli zacznij od nowa kaczko. I teraz moja gra. A właśnie, jeszcze kwestia prędkości. Pamiętacie, przy spadaniu zatrzymałem prędkość do zera. No a jak jest zatrzymana prędkość, no to kaczka nie leci. Czyli w mojej części zacznij od nowa kaczko, no muszę też zmienić parametry. O, tu jest takie miejsce, kiedy po kliknięciu start ustawiam prędkość, ustawiam fruwanie. Ja to sobie przeniosę, co teraz zrobiłem, do części zaczynaj od nowa kaczko, wstawię na sam początek ustawianie prędkości na 1, kierunku na 1, no i kierunku na 1 w osi Y. Teraz moja kaczka po każdym zestrzeleniu. Po każdym zestrzeleniu moja kaczka startuje od nowa. No tak, no to nadszedł czas, żeby troszeczkę ożywić moją kaczkę. Ona fruwa, ale nie macha skrzydłami. Jest to troszeczkę nienaturalne. W kostiumach mam kostium kaczki lecącej, kaczki spadającej, kaczki trafionej. Wczytam sobie drugi z kostiumów, jest tu taki. Przypominam w obrazkach, które pobrałem na samym początku ze strony. Jest obrazek kaczka leci 2. Czyli mam dwa kostiumy, kaczka leci 1, kaczka leci 2. I jeżeli będę je zmieniał na zmianę, no to będzie ruch kaczki zapewniony. Co mogę zrobić? Dodać oczywiście nowe zdarzenie startu gry. No i teraz tak, kiedy kliknięto flagę, w pętli zawsze, kaczka ma zmieniać... O, coś zepsułem. Coś w międzyczasie zepsułem, bo moja kaczka nie porusza się tak, jakbym chciał. Cały czas mi się tu porusza płasko. Czyżbym coś przez przypadek... Tak, moja kaczka wariowała i okazało się, że tutaj, gdzie mam minus 1, pojawiło mi się samo minus. Nie wiem, czy gdzieś przez przypadek nacisnąłem coś podczas porządkowania, no bo to już przecież było dobrze. Więc wracam do tego, co chciałem zrobić, czyli machania skrzydłami, zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, kontrola zawsze. No i teraz w typowym przypadku, gdyby tu były tylko dwa kostiumy, no to byłoby bardzo prosto, bo zmieniałbym sobie kostium na następny i czekał, powiedzmy czekał 0,3 sekundy. To można zresztą uzależnić od prędkości, z jaką leci kaczka. Jak leci szybciej, to czekam krócej. No i teraz powiedzmy, że moja kaczka zmienia kostiumy w kółko. No ale ponieważ ma tam kostiumy, które nam przeszkadzają, no to ta akcja niestety nie zadziała. Następny kostium. Trzeba to oszukać troszeczkę inaczej. Trzeba zrobić tak, jeżeli kaczka ma kostium numer 1, no to ustawiam ją na kostium numer 2. A jeżeli ma kostium numer 2, to już nie na następny, a na kostium numer 1. Czyli kostium 1... Kostium 2, bo tak sobie je tutaj ułożyłem, są. No więc jeżeli, a w przeciwnym razie, i poznajemy nowy bloczek, jeżeli coś, to coś, a w przeciwnym razie coś innego. Czyli jeżeli znak równości, jeżeli numer kostiumu jest w wyglądzie taki bloczek numer kostiumu, kostium H, czyli numer kostiumu, taki troszkę zapis dziwny. Jeżeli numer kostiumu równa się 1, to znaczy, że muszę zmienić kostium na kostium kaczka leci 2. A w przeciwnym razie, czyli jeżeli nie równa się 1, na kostium numer 1. I teraz moja kaczka pięknie zaczęła machać skrzydłami. No tylko mamy jeden problem. Jak ją trafię, to te zmiany kostiumów psują mi sytuację. Czyli znowu muszę zrobić takie coś, że jeżeli prędkość większa od zera, to wtedy zmieniaj kostiumy. Bo jak ją trafię... No, kaczka, co jest?
to już kaczka spada i wtedy kostiumów ma nie zmieniać. Czyli kostiumy ma zmieniać tylko wtedy, kiedy prędkość jest większa od zera, czyli wtedy, kiedy kaczka leci. No i pięknie, moja kaczuszka, no co prawda lata do tyłu, jest to jeszcze troszeczkę nienaturalne i trzeba by to zmienić, ale już macha skrzydłami, już jest zdecydowanie ciekawiej. Ha! Jeszcze jesteście? No to może klikniecie subskrybuj.